Max i Ruby. Lubi ich świat. Max i Ruby, siostra i brat. Max i Ruby, poznaj ich zajęczy dzień. Max i Ruby. Przyjęcie dla lalek. Herbata prawie gotowa, kanapki przygotowane, a ciastka wyglądają apetycznie. Potrzebuję tylko kogoś do pomocy, żeby wynieść to wszystko do ogrodu. Max. Gdzie on jest? Ho, 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 ho! A tutaj jesteś. Wciąż bawisz się w piratów? Urządzam przyjęcie dla lalek w ogrodzie. Możesz mi pomóc? Juhoho! Nie, Max. Nie mogę się bawić z tobą w piratów. Urządzam przyjęcie. Ten obrus doskonale pasuje. Eleganckie nakrycie jest bardzo ważne, wiesz? Możesz go położyć na stole, Max? Kiedy skończysz, wróć tutaj, to dam ci jeszcze serwetki. Dobrze, Max? Yo, ho, ho! Max, to jest mój najładniejszy obrus. Nie może być żaglem pirackiego statku. Chodź, Max. Nie baw się w piratów, pomożesz mi nakrywać do stołu. Tak, gotowe. Jak ci się podoba? Nie, Max. Nie bawimy się dziś w piratów. Wydajemy przyjęcie. Połóż serwetki na stole. Czy możesz je wziąć i ładnie poukładać? O, i pamiętaj, Max, po jednej serwetce dla każdej lalki. Wydajemy dziś przyjęcie, a piraci nie są zaproszeni. Pobaw się tutaj, a ja przygotuję stół. Yo, ho, ho. Mam nadzieję, że Max niczego nie dotykał. Dobrze. Wszystko jest tak, jak zostawiłam.
obrus jest na miejscu, kanapki ułożone, każdy gość ma serwetkę i filiżankę na herbatę. O, chwileczkę, a gdzie się podziały lalki? Dokąd poszły? Jestem panienka cudeńka. Jestem panienka cudeńka. Mogę mówić, mogę jo, stać. Ho, ho. Umiem chodzić, umiem stać. Jestem nie panienka cudeńka. Max, panienka cudeńka nie może tu spacerować. Nie bawimy się w piratów, Max. Wydajemy przyjęcie. Posadź proszę moje lalki przy stole, a ja pójdę na górę się przebrać. Dobrze? Zawiążę jeszcze kokardę i gotowe! To odpowiedni strój na popołudniowe przyjęcie z moimi lalkami. Teraz założę mój specjalny naszyjnik księżniczki Ruby. Chwileczkę, gdzie jest naszyjnik księżniczki Ruby? Zostawiłam go tutaj, tuż obok pudełeczka na biżuterię. Zaraz, gdzie moje pudełeczko? Max! Max! Zmieniłam zdanie. Pobawmy się w piratów. Jo ho ho? Tak, kapitanie Max. Zaczniemy od wykopania skarbu piratów, dobrze? Jo ho ho! Więc krzyżyk to wskazówka. Tutaj będziemy szukać skarbu, kapitanie Max? Jo ho ho! Kapitanie Max, zdaje się, że coś znaleźliśmy. To prawdziwa skrzynia ze skarbem. Założę się, że są tam wspaniałe klejnoty. Żeby uczcić to wydarzenie, założę ten piękny, kosztowny naszyjnik księżniczki Ruby na przyjęcie, ale tylko pod jednym warunkiem. Że kapitan Max zaszczyci przyjęcie swoją obecnością. Yo, ho, ho! Max jest berkiem. Teraz bawić? Musimy wymyślić coś, w co możemy zagrać razem. Mhm. Cukierek. Stój, Max! Berek, stój! To świetna zabawa. Uwielbiam w to grać. Cukierek. Przed chwilą jedliśmy. Cukierka dostaniesz dopiero po obiedzie. A teraz może pobawisz się z Luizą, Walerią i ze mną? Znasz zasady, prawda, Max? Wytłumaczmy mu. Kiedy bawisz się w berka stój, ktoś jest berkiem. Berek stara się wszystkich złapać. A jeśli cię dogoni i dotknie, nie ruszasz się. Kiedy berek cię dogoni, musisz stać, aż złapie wszystkich. Pokażemy ci. Teraz będę berkiem. A ty uciekaj, Walerio. Dobrze. Za późno, stój. Kiedy usłyszysz stój, nie możesz się ruszać. Cokolwiek się stanie, musisz stać nieruchomo, aż wszyscy zostaną złapani. Wtedy ten, kto jest berkiem, musi wszystkich uwolnić, znowu ich dotykając. Wcześniej nie wolno nawet drgnąć. Zrozumiałeś zasady?
Zobaczmy Berka. Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Na kogo wypadnie, na tego bęc. Cieszę się, że nie jestem Berkiem. Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Na kogo wypadnie, na tego bęc. Albo ty, Ruby, albo Max. Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Na kogo wypadnie, na tego bęc. Jesteś Berkiem, Max. Życzę powodzenia. Będzie ci potrzebne. Starsze dzieci, takie jak Waleria i Luiza, bardzo trudno złapać. Ale dasz sobie radę. Bycie Berkiem jest łatwe. Cukierek! Nie czas na słodycze. Pobawmy się. Na miejsca. Gotowi. Start! Spróbuj mnie złapać, Max. Nigdy mnie nie złapiesz. Tutaj jestem. Spróbuj mnie złapać, Max. Cukierek. Uważaj. Nie pozwól mu się złapać. Jestem za szybka, nie uda ci się mnie złapać. Luizo, widziałaś gdzieś Berka? Podział Berek. Max, gdzie jesteś? Uważaj, Ruby, za tobą. Cukierek. My możemy się ruszać. Zostaliśmy tylko my, Max. Nigdy mnie nie złapiesz. Gdzie się podział Berek? Chowanie się jest zakazane. Cukierek! Stój! Cukierek. Model wulkanu.
Alarm! Niebezpieczeństwo! Żeby zdobyć sprawność naukowca, przygotujemy model wulkanu. Mam tylko nadzieję, że spodoba się drużynowej. Alarm! Alarm! Niebezpieczeństwo! Alarm! Alarm! Niebezpieczeństwo! Musisz pobawić się gdzie indziej, braciszku. Trzymaj zabawki z dala od naszego modelu. Luiza i ja przygotowujemy papierowy model wulkanu, żeby zdobyć nową sprawność. Wulkany to takie góry, które wybuchają i wtedy wylewa się z nich czerwona, gorąca lawa. Widzisz? Tak będzie wyglądał, kiedy skończymy. Żelki! Nie, Max! Żadnych słodyczy. Żelki! Jeśli chcesz, możesz zjeść drugie śniadanie. Chodź, Max! Poczekaj tutaj, zaraz wrócę. Proszę, Max. Zrób sobie kanapkę z dżemem truskawkowym i sałatą. Tak jak lubisz. Słodkie. Najpierw zjedz, Max. Muszę zająć się modelem wulkanu. Teraz powinnyśmy przygotować klej. Będzie nam potrzebna filiżanka mąki. Dolejemy trochę wody i wymieszamy. Musi wyglądać jak grudkowata owsianka. Żelki! Czy zjadłeś już swoją kanapkę, Max? Lepiej to sprawdzę. Dobrze, a ja będę mieszać. Odsuń się, braciszku. Miałeś zjeść drugie śniadanie, Max, a nie bawić się nim. Żelki. Najpierw musisz zjeść coś zdrowego, a potem dostaniesz słodycze, Max. W porządku. Przygotuję ci kanapkę. Zaraz przyjdzie druhna drużynowa, żeby zobaczyć nasz model. Więc nie przeszkadzaj. Dobrze, Max? Alarm, alarm! Przygotować się do ewakuacji! Przygotować się do ewakuacji! Zanurzymy papierki w kleju, a potem ułożymy je na szkielecie. Wulkan będzie wyglądał jak prawdziwy, kiedy skończymy. Żelki! Zjadłeś już drugie śniadanie? No dobrze, Max. Pójdę z tobą do domu i dam ci słodycze. Odniosę to do kuchni. Max, miałeś zjeść tę kanapkę, a nie schować do worka. Żelki! A może masz ochotę na płatki? Uwielbiasz je? Żelki! Dobrze, pod warunkiem, że zjesz płatki, Max. Proszę bardzo. Kiedy je zjesz, dostaniesz cukierka. Czarne plus białe daje szare. Żelki! A czy grzecznie zjadłeś wszystkie płatki, Max? Miseczka jest pusta. Bardzo dobrze. Dam ci teraz, że... O, Max! Płatki miały się znaleźć w twoim brzuszku, a nie z powrotem w pudełku. Żelki! Wiem, co może smakować Maxowi.
Proszę bardzo. Ładne, świeże, dojrzałe jabłko. Dziękuję, Luizo. Świeże owoce są bardzo zdrowe. Żelki. Ach, najpierw musisz zjeść jabłko, Max. Potem dostaniesz słodycze. Obiecuję. Wygląda jak prawdziwy. Tak, ale czegoś tu brakuje. Zgadzam się. Lawa nie wygląda zbyt przekonująco. Zjadłeś już swoje jabłko, Max? Dobrze, braciszku. Oh, teraz mogę dać ci słodycze. Proszę bardzo, twoje ulubione czerwone żelki. Poczęstuj się, Max. Tylko pamiętaj, trzymaj się z daleka od naszego modelu. Musimy coś zrobić, żeby lawa wyglądała jak prawdziwa. Max! Brawo! Wygląda imponująco to piękny model. Powiedzcie, jak uzyskałyście taki efekt? Cóż, to nie nasza zasługa, to dzięki... żelkom! Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Reżyseria Dorota Kawęcka. Dialogi Joanna Kuryłko na podstawie tłumaczenia Łukasza Rosińskiego. Dźwięk Wiesław Jurgała. Montaż Danuta Rajewska. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Katarzyna Tatarak, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis i Janusz Wituch.